Często dostaję od Was pytania, w jaki sposób określam profil biologiczny człowieka, kiedy przyjeżdżamy na miejsce ujawnienia szczątków kostnych. Profil biologiczny, czyli wiek i płeć, takie dwie najbardziej podstawowe cechy, które musimy określić na podstawie szkieletu. I dzisiaj właśnie chcę Wam opowiedzieć, jak to zrobić. Pokażę Wam, z czego korzystamy i na jakich metodach bazujemy, więc zostańcie ze mną. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem antropologiem sądowym i poza kanałem na YouTubie, na którym mnie teraz oglądasz, prowadzę także bloga o nazwie Antropogik i podcast Antropologicznie Mówiąc. Jeśli ciekawi Was temat antropologii sądowej i tego, w jaki sposób określać wiek i płeć na podstawie kości, a także tego, co z tych kości jeszcze można wyczytać, koniecznie zostajcie ze mną i obejrzyjcie odcinek do końca. Tak jak powiedziałam na początku, pierwsze dwie rzeczy, które musimy ustalić, kiedy mamy do czynienia ze szczątkami kostnymi, to jest płeć i wiek. One pozwalają nam zawęzić w przypadku antropologii sądowej grupę poszukiwanych osób, a w przypadku badań naukowych pozwalają nam poznać strukturę populacji, między innymi. I teraz, jak to zrobić? W przypadku wieku sprawa jest trochę prostsza, przynajmniej jeżeli mamy do czynienia ze szczątkami dziecięcymi albo z młodymi, dorosłymi, potocznie nazywanymi młodzieżą w dzisiejszych czasach, bo kości zrastają się według, a w zasadzie nasady kości długich razem z ich trzonami zrastają się według pewnych standardowych, w pewnym standardowym czasie, czyli na przykład w pewnym określonym wieku będzie zrastała się głowa kości ramiennej z trzonem kości ramiennej, tak? W określonym wieku będzie nam się zrastała kość, tak jak tutaj widzicie, kość miedniczna, o której ostatnio nagrywałam zresztą rolkę, tak? Bo ona składa się z trzech osobnych kości, które łączą się potem w panewce stawu biodrowego, więc to są takie metody, które możemy do tego wykorzystać. To są takie metody, które nazywamy metodami wizualnymi. Tak, metody morfologiczne, bo możemy też oczywiście posłużyć się metodami, które będą metryczne, czyli będziemy mierzyć poszczególne kości, mierzyć ich długości i dzięki temu będziemy w stanie, odczytując odpowiednich tabel, określić też wiek danej osoby, chociaż no tutaj dużo zależy od pochodzenia etnicznego i od wysokości ciała danej osoby, czyli też od tego, w jakim środowisku żyła, tak? Czy to było środowisko, można powiedzieć, bogate w zasoby, czy też może na przykład ta osoba żyła w biedzie, bo wtedy też te wymiary kości będą różne. Natomiast z takich jeszcze innych elementów, na które możemy zwrócić uwagę, to jest na przykład spojenie łonowe. Spojenie łonowe to jest powierzchnia pomiędzy dwoma kośćmi łonowymi. I ona, w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, jest bardziej lub mniej pofałdowana, ma pewną strukturę, która jest bardziej lub mniej widoczna. I ona z wiekiem jakby robi się coraz gładsza. Im jesteśmy starsi, tym ta powierzchnia kości łonowej będzie coraz bardziej taka wypłaszczona i rozmyta. Jedną z metod jest też określanie wieku na podstawie końców mostkowych żeber. Tutaj też jest taka możliwość, to też można zrobić. Do tego są oczywiście odpowiednie przygotowane wcześniej rysunki i tabele. Postaram się Wam zrobić przebitki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo to po prostu trzeba zobaczyć. Kiedy już zobaczycie kilka takich szkieletów w swoim życiu, no po prostu to będzie zdecydowanie prostsze. Jest jeszcze metoda, w której można sprawdzać wiek na podstawie nadgarstka, na podstawie tego, w jakim stopniu jakby rozwoju są te kości nadgarstka. Natomiast ją najczęściej używa się w przypadku identyfikacji osób żywych. Do niedawna jeszcze powszechnie używano metody obliteracji, czyli zarastania szwów czaszkowych, czyli tych połączeń pomiędzy poszczególnymi kośćmi czaszki. Jak pewnie każdy z nas wie, rodzimy się z kośćmi czaszki, które nie są ze sobą zrośnięte, mamy tak zwane ciemiączka. I potem te ciemiączka kostnieją, a na ich miejsce pojawiają się szwy. Te szwy łączą ze sobą poszczególne kości czaszki, ale one nie są jeszcze jakby połączeniem takim trwałym, w sensie
sensie nie są skostniałe. I to kostnienie, czyli takie zrastanie się ze sobą poszczególnych fragmentów tych szwów, było uważane, uważano, że poszczególne szwy zrastają się ze sobą jakby w określonym wieku. Teraz już wiemy, że to jest cecha osobnicza i czasami nadal się wykorzystuje tą metodę, ale już dużo, dużo rzadziej. Dobrym przykładem na to, że ta metoda może nie być zbyt dokładna, jest na przykład to, że bardzo wiele osób ma przetrwały szew czołowy, czyli tak zwany szew metopiczny. To jest szew po prostu pomiędzy dwoma kośćmi czołowymi, bo kości czołowe rozwojowo pojawiają się jako dwie osobne kości i dopiero potem łączą się w jedną kość. Na przykład ja mam taki przetrwały szew, teraz go prawdopodobnie nie widać, ale kiedy jestem odwodniona albo jest duży upał, no to po prostu widać, że tutaj mam takie lekkie wgłębienie. Świetnym sposobem na określenie wieku jest też określanie go na podstawie uzębienia, czyli na podstawie między innymi starcia powierzchni koron zębowych, czyli tych powierzchni, którymi żujemy, którymi przeżuwamy pokarm. To może się oczywiście zmieniać w zależności, i to też może się trochę różnicować w zasadzie, w zależności od diety, bo jeżeli ktoś je dużo nieprzetworzonej żywności, na przykład ciemne pieczywo zamiast białego, tak, no to i na przykład bardzo bogatą roślinną dietę, tak, bardziej wegetariańską, to te powierzchnie zębów będą się ścierać szybciej niż w przypadku osoby, która je na przykład bardzo przetworzoną żywność, tak? Można też wyznaczyć, w zasadzie określić wiek szkieletowy, ale to już przydaje się zwłaszcza w przypadku dzieci i młodych dorosłych, na podstawie mineralizacji zębów, a konkretnie zawiązków zębowych, czyli jeżeli mamy do czynienia ze szczątkami dziecka albo młodego dorosłego, który nie ma jeszcze rozwiniętego trzeciego zęba trzonowego, potocznie nazwanego ósemką, możemy sobie zrobić RTG takiej żuchwy czy takiej czaszki i za pomocą odpowiednich metod, które są odpowiednio rozrysowane i oznaczone, sprawdzić, w jaki sposób jest wykształcony, na jakim etapie wykształcenia są te zawiązki zębów stałych lub ten zawiązek trzeciego trzonowca, i wtedy możemy określić wiek takiej osoby. No ale tak jak mówię, to jest możliwe tylko w przypadku dzieci. No a w przypadku trzeciego trzonowca, no to tak osób do 21, 22 roku życia. Potem jest już niestety dużo trudniej. Przejdźmy może teraz do określenia płci na podstawie szczątków kostnych i pozwolicie, że ja sobie tutaj trochę odsunę swój model i swojego towarzysza tego nagrania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestię płci, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka takich standardowych elementów, czyli przede wszystkim na czaszkę i na schowaną w tym nagraniu miednicę, czyli te trzy kości, które tworzą nam miednicę. One najbardziej wskazują na to, z człowiekiem jakiej płci mamy do czynienia. Mówimy oczywiście o płci biologicznej. Właśnie ze względu na to, że na tych kościach występuje dymorfizm płciowy, czyli są widoczne różnice w budowie ciała między kobietami a mężczyznami. No, jeżeli chodzi o miednicę, no to obserwując nawet osoby na ulicy, możemy zauważyć, że kobiety i mężczyźni różnią się budową miednicy. Miednica męska jest trochę wyższa, trochę dłuższa, ale węższa. Natomiast kobieca jest taka bardziej szeroka i krótsza. To jest związane z predyspozycją i możliwością urodzenia dziecka i donoszenia ciąży. Ale tutaj największy wpływ na kształt miednicy ma oczywiście kwestia tego, że kobieta ma możliwość urodzenia dziecka. W związku z tym ten wchód miednicy, jak się potocznie nazywa, albo inaczej mówiąc po prostu kanał miednicy, będzie miał zupełnie inny kształt. U mężczyzn on będzie bardziej taki sercowaty, u kobiet będzie znowu bardziej owalny, taki troszkę bardziej podłużny do boków, ale generalnie bardziej będzie okrągły, tak? Jeżeli chodzi o wysokość spojenia łonowego, to ona też będzie różna w przypadku kobiet i mężczyzn. U mężczyzn to spojenie łonowe będzie dłuższe, wyższe, i kąt między spojeniem łonowym, między poszczególnymi gałęziami dolnymi kości łonowej, czyli ten kąt podłonowy tak zwany, będzie też inny. U kobiet ten kąt jest zwykle rozwarty, a u mężczyzn jest taki bardziej ostry.
Jak popatrzymy z tyłu na kość miedniczną, to możemy zobaczyć tutaj takie dwa wcięcia. To jest wcięcie kulszowe większe, tutaj mamy wcięcie kulszowe mniejsze. U mężczyzn to wcięcie będzie dłuższe i węższe, czyli będzie takie bardziej głębokie, a u kobiet będzie płytsze i szersze. To jest też związane właśnie z budową miednicy i jej przystosowaniem do porodu. To tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze elementy w rozpoznawaniu płci w przypadku kości miednicy. Natomiast przechodząc do czaszki, tam też jest bardzo wiele punktów, które mogą nam wskazać na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Przede wszystkim tak, kształt oczodołów. Oczodoły kobiet są zwykle wyższe, mają taki bardziej kwadratowy kształt, bardziej podobny do oczodołów dziecięcych, czyli będą wyższe niż szersze. Natomiast w przypadku męskich oczodołów one będą najczęściej szersze niż wyższe, będą bardziej takie prostokątne. Kolejną kwestią, jak popatrzymy tutaj pomiędzy oczodoły, to mamy taki punkt, który nazywamy glabellą albo po polsku gładyszką. Patrząc teraz na żuchwę, żuchwa mężczyzn jest zwykle szersza, większa, generalnie bardziej masywna. Bródka, czyli ten taki element, który widzimy w tym miejscu, też jest taki bardziej wyrazisty, bardziej mocniej zaznaczony u mężczyzn, więc generalnie te wszystkie elementy, które są związane z żuchwą, po prostu u panów są bardziej widoczne. I teraz znowu, jak sobie obrócimy Stasia profilem, to zobaczycie tutaj taką strukturę, którą nazywamy wyrostkiem sutkowatym. To jest miejsce przyczepu mięśni, najczęściej z takich mięśni, które najczęściej są znane, to jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, czyli ma przyczepy w tych trzech miejscach i kończy się właśnie tutaj. To jest struktura, która jest bardziej widoczna u mężczyzn właśnie ze względu na to, że mają te mięśnie mocniej rozwinięte. Tak? Podobnie jest zresztą, jeżeli chodzi o całą kość potyliczną, bo na kości potylicznej mamy kresy karkowe górne, dolne, te zewnętrzne i oczywiście guzowatość potyliczną zewnętrzną. Poza tym oczywiście zwracamy uwagę też na całą czaszkę, tak? Jak na to, jak wygląda ta czaszka, czy jest bardziej drobna, czy jest większa, czy jest mniejsza, bo to też będzie miało istotny wpływ na określenie płci. Oczywiście można też określać płeć na przykład na podstawie w sensie tego, w jaki sposób układa się szyjka kości udowej, czy pod jakim kątem ona będzie ułożona, ale to jest jedna tylko z metod i też może nie być aż tak dokładna. Co najważniejsze, musimy pamiętać o tym, że kiedy mamy szczątki kostne, to staramy się jak najwięcej metod wykorzystać, jak najwięcej metod, żeby określić płeć, po to, żeby zrobić to jak najdokładniej, bo różnorodność pomiędzy każdym człowiekiem jest tak duża, że może się okazać, że mamy panią, która ma na przykład bardzo masywną czaszkę, a pana, który ma tą czaszkę taką bardzo delikatną. I takie przypadki też w swojej karierze zawodowej widziałam. Więc generalnie połączenie tych wszystkich elementów i sprawdzenie, w którą stronę bardziej, jakby można to tak powiedzieć, z której strony bardziej, w którą stronę bardziej idzie nam ten szkielet, czy bardziej męski, czy bardziej kobiecy, no to jest taka ogólna wytyczna. Oczywiście mamy jeszcze metody pomiarowe, możemy zmierzyć na przykład długość mostka, czy długość obojczyka. Są odpowiednie tabele, w których można sprawdzić tą długość i określić, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Ale to jest też temat na zupełnie inną rozmowę, bo tych metod opisowych jest dużo, dużo więcej. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i o opowieści o antropologii. Oczywiście metod określania wieku i płci jest jeszcze dużo więcej. Bardzo chętnie Wam o nich opowiem w kolejnych materiałach filmowych. A dzisiaj, jak możecie zauważyć, jestem w trochę innej scenerii, mimo że cały czas u siebie w swoim biurze. I za tą scenerię i za to oświetlenie, które widzicie, chciałabym serdecznie podziękować Marce Godox, która umożliwiła mi nagrywanie w dużo lepszych warunkach oświetleniowych. A teraz dzięki zestawowi do vlogowania od Godox i mikrofonom, także tej marki, będę w stanie polepszyć nie tylko dźwięk, ale wypróbować zupełnie nowe formaty, bo o nagrywaniu vlogów już jakiś czas temu myślałam, ale
trochę brakowało mi właśnie sprzętu i inspiracji. I myślę, że teraz będziecie mogli obejrzeć także nowe formaty na moim kanale.